Siema, jestem Bizona, a to jest Wiedźmin 1. Zauważyłem, że ogólnie zostało mi tylko i wyłącznie upolowanie bestii. A żeby to zrobić, muszę najpierw iść do Abigail, która miała uważać eliksir dla Alvina, który miał w tym jakoś pomóc. Ale zauważyłem, że jeszcze mogę tutaj pograć w pokera kościanego z Harenem, Odo i Mikulem, a to równa się fajna kasiorka. Ale coś tu jeszcze Haren ma chyba dla mnie, jakąś misję, której nie chciałbym pominąć, więc Haren, Brock, zanim pogramy w kości, chciałbym zapytać się, czy coś? Masz jakieś zlecenie dla profesjonalisty, takiego jak ja? No tak, dokładnie, a co żeś myślał, że dla Henka? Henek to nie jest istotny, ja teraz jestem. O mój Boże, moje żarty są kiepskie. Wiedźminie? Masz jeszcze jakąś, o proszę bardzo, pracę dla Wiedźmina? Masz jeszcze jakąś pracę dla Wiedźmina? Coś by się znalazło. Należy dostarczyć tę przesyłkę panu Kolmanowi do karczmy miś kudłacz w Wizimie. Bez zbędnych pytań. Daj tę paczkę, zniosę ją przy okazji. Nie jestem chłopcem... Jestem chłopcem na posyłki. O ile dostanę za to kasę, nie? Bo to tylko to się liczy. Tylko to, nic więcej. Okej? Okay? Daj tę paczkę. Zaniosę ją przy okazji. Kolman ci zapłaci. Eurospoko? Przysyła mnie wspólny znajomy Zoltan. A propos, ale sobie zapiszę grę, bo mogę przerąbać kasiorę i to mocno. Ogólnie postaram się dosyć szybko ich ograć, tych trzech frajerów. Wiedźminie. I potem ruszymy do Wiedźmy, także powinienem chyba w tym odcinku zakończyć akt pierwszy, ale jak się nie uda, to się nie uda. Przysyła mnie wspólny znajomy Zoltan. Przysyła mnie wspólny znajomy Zoltan. Ciebie też w to wciągnął, szczwany kurdupel. Ależ wdepnął to gorsze od fistechu. Spokojna głowa. Ja grywam tylko wtedy, kiedy chcę. Na początku każdy tak mówi. To co, partyjkę? Z przyjemnością. Zagrajmy w pokera. Przecież poker nie uzależnia. Nie. Sprzedałem swoją nerkę. W sensie, nie. Mogę zagrać z Harenem. No i o to chodzi. Wybierz stawkę początkową. Najwięcej. Rzuć kośćmi. Dawaj. Niech mi szczęście dopomoże. Dawaj. No dobra, trochę... Tak trochę średnio mi poszło. No podnieś stawkę, oczywiście. Ja lecę zawsze na grubo. Dobra, cyk. Bum, rzucaj kośćmi. Oj, wygrana się szykuje. Lepiej niż było. Przeciwnik myśli. Za daleko się nie namyślisz. Oho. Co? Nie! A wygrałem. Wiedziałem od początku. Dawaj, cyk. Nawet jakiegoś dzika mamy na stole. Rzuć kośćmi. Dawaj, kurde, chcę to wygrać. Chcę kasę. Wcale nie oszalałem, okej? Okay? Dawaj, frajerze, rzucaj. Podnoś stawkę, najwięcej. Bo to jest najbardziej sensowne. Lepiej obstawić wszystko, co się ma, a potem nie wiedzieć, co żyć. Cyk, patrz, stary, jak się ogrywam. Patrz na to. Ja nawet nie myślę, ja działam. On tam ma też same kości, jak rzuci takie zajebiste, to jestem w dupsku. Dawaj tutaj, rzucaj ty, majak. Powinienem zaryzykować i rzucić tą, może, jedynką? Jest trzy, kurde, frajerze, jesteś frajerem, leżysz. O mój Boże, oj. Wygrałem? Za pierwszym razem, dziadu. Wdychaj przegraną, łajzo. Sorry, wyczyścisz se sam. Dobra, teraz jeszcze Odo i Mikul. Dobra, Mikul, słuchaj. No, przyszedłem cię ograć w kości. Znalazłem dziwne krasnoludzkie kości. Nie wiem, co ludzie ci nagadali, ale ja od dawna nie gram. Daję słowo. Spokojnie, Mikul. Tylko pytam. Wielebny ci powie, że grę spaliłem i diabła się wyrzekłem. Gadaj z krasnalem Zoltanem. Z Zoltanem, powiadasz. Mówisz, że kości spaliłeś, a mnie się widzi, że to dym w oczy. Niby skąd? Zoltan mi powiedział. Nie obawiaj się, ja też jestem graczem. Stracha żeś mi napędził. Przyjdź tu kiedy zagrać. Nudno stać cały dzień. Jasne. Dobra, gramy. O, biedaku, to dopiero początek. Rzuć kośćmi. Dobra, spróbuję go rozwalić, bo
Pewnie nie będzie łatwo z moimi umiejętnościami gry. Okej, okay, mam nic? Nie mam pojęcia. Nie mam żadnej pary nawet. Aha, gość ma dwie pary, ja mam nic. Aha, wszystko jasne. Ja mam teraz losowo sobie wybrać coś, co może przynieść mi parę. No dobra, zaryzykuję, dawaj. Mam jedną parę. To przegrałem. Nie! George! Ty dziadu! Miałem pecha, okej? Okay? Zaraz się odbiję. Taki jest plan. Muszę się poświęcić. Proszę bardzo, powolutku do celu. Przeciwnik ma nic, dokładnie, bo z niczym zostanie. I w otchłań przepadnie? Nieważne. Dobra, zaryzykuję i wyjmę piątkę i jedynkę, okej? Okay? Bo to i tak nie jest para. Zaryzykuję, że będę miał szóstkę, okej? Okay? Jest! Motherfucker! Uwaga! O mój Boże, rzucił wszystkie. Co on ma? Wygrałem! Gówno, nieważne co ma. Przegrał. Sypnij mi kurde czymś dobrym. Aha, czyli na trudno, tak? Aha, a gościu ma... O Jezus, tak samo jak... Nie, ja mam parę. Gdzie ja mam parę? Aha, jedynki, okej. Okay. No dobra, ryzyk fizyk, motherfucker. Rzucaj tymi kośćmiaki... Kośćmiaki? Kościami. Kośćmiaki. O! O, rzuci będzie miał dwie pary, bo tak to mniej więcej tutaj wygląda i przegrałem. Wygrałem. Wiedziałem od początku. Na razie, za pierwszym razem. Boom! Poszukam bardziej wymagających przeciwników. Jeszcze został od. W ogóle, jak robiłem tę misję z tymi gulami w krypcie, to znalazłem tam dziewczynę, która miała przy sobie jakąś fiolkę po czymś. I tam właśnie dlatego się te gule zeszły, do tego ciała martwego. A Mikulu od razu wiedział, kto to tam jest, kto tam leży. Tak jakby miał z tym coś wspólnego. Od też nie jest lepszy, zresztą tutaj wszyscy są po jednych pieniądzach. To jest niesamowite, jak Wiedźmin 1 naprawdę potrafi zrobić coś takiego, że po prostu wpierdziela tutaj takie typowe zło, nie? Takie ludzkie. Po prostu człowiek człowiekowi wilkiem. I to jest zajebiste. Dobra, jestem. Odo, siema. W ogóle to jest drań, to jest następny. Tutaj, jak wyszedłem narąbany walczyć z tymi echimosami, czy jak one się tam nazywają, tymi przerośniętymi roślinami, to potem po pokonaniu ich pies szczekał w tym oto miejscu. W ogóle te echimosy wyrastają na szczątkach, nie wiem, no, ludzkich, nie? Więc wydaje mi się, że Odo po prostu... On ma tutaj zbroję swojego brata. Myślę, że on po prostu zarąbał swojego brata. Dlatego mu te wielkie rośliny wyrosły. Także następny frajer zły. Tfu, ale najpierw chce ci ograć w karty. Co on tam buduje? Studnie? Co tam będziesz też ludzi wrzucał? O jak ci za z tym młotkiem... Dobra, nie można. Tak, mówże. Gramy. Oh yeah. Stary, jesteś mój. A raczej twoje pieniądze. Już czuję te oreny w kieszeni. Dwoje. Jaka trójka? Co to ma po prostu być? Dawaj więcej, Chryste, panie. Mam przerąbane. No nie zmieniaj tego. No ustaw tak jest. Tchórzysz? No właśnie. Tak też myślałem, że tchórzysz. No ale po pierwsze wziąłbym to i zaryzykował. Dawaj, rzucaj. Szóstka. Dobra, mam jedną parę. Zajebiście, nie? O mój Boże. O kurde, gość ma trójkę. Przegrałem. Kurde, dranie ty jeden. Jak ci zaraz szczyla. Normalnie padniesz jak babka z wysyła. Tak nie tak miało wyglądać. Nie miałem być tutaj zwycięzcą. Miała być czwórka, miałbym trzy pary. No dobra, mam dwie pary. To i tak nie jest tak źle, okej? Okay? Trójka i dwie pary, a trójka pewnie jest lepsza niż dwie pary, co? Oczywiście, no bo są trzy te kurde dziady. No dobra, zaryzykuję, może wypadnie następna ten. Czwórka albo piątka, proszę. Dawaj, wypadnij. Szóstka! Oj, ja to przegrałem. Wywal coś do dupy, nie? Please. Słucham! Co? Co wyrzucił? Pięć piątek!
Ale dobra, zaryzykuję, rzucę tymi dwoma kościami. Może też się trafią same jedynki, kurwa. Jedneczka, jedyneczka. Ha! Super. A gość ma takie kurde kości, że normalnie kości w zamości. Oj, 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 oj. Wygrałem? Ja po prostu nie wiem, co ja robię. Nie wiem, ile razy powtórzyłem to podczas grania w kości, ale po prostu ja nie wiem, co ja po prostu tutaj robię. Staram się skumać te zasady, no ale okej. Jakby czytałem je na początku, zanim... Aha, dwie pary i to szóstek. Zarąbiście. Podnoś stawkę, pewnie, że podnoś. No weź mnie wypuść z tego. Nie lubię tak czekać. Dawaj, rzucaj, może same trójki wypadną. Jakoś to dziadostwo rozwalę. Dwie dwójki i szóstka. Ojejku. Gościu też ma chyba dwie pary. Oj. No to przegrałem, bo gościu ma większe liczby. Szóstkę? Co? Kurde no. Dziad ty jeden. Chyba jeszcze jedną rundę muszę wygrać? Wtedy ten? Nie wiem, zaraz zobaczymy. Już mi się wszystko pomieszało. A może tak naprawdę przegrałem już, zanim zacząłem grać. No, mam dwie pary. Okej, okay, o dziwo, to jest... Gościu chyba nic... Gościu ma parę. Parę skarpetek masz na głowie! Dawaj, weź rzuć to. Nie chcę zepsuć sobie tych dwóch par, nie? Może uda mi się czwórkę albo jedynkę rzucić. Jest! O? O? Spróbuj tylko draniu rzucić coś lepszego. Jeśli on już czasem nie ma teraz czegoś lepszego. O mój Boże. Jest, wygrałem! Okej, wystarcza mi to. Ile mam kasy? 1021 orenów. Zarąbiście, idziemy do wiedźmy. Yeah! Kompletnie za pierwszym razem. Gdzie jest w ogóle ludzie i potwory? O właśnie, wiedźma kazała wrócić. No to teraz mi się zdaje, że już zrobiła tę miksturę. Nawet 10 już zdołała zrobić podczas tego, jak ja tutaj robiłem inne rzeczy. Maleńka, cyk, 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 ram, pam, pam, pam i dawaj mi to wszystko, czego potrzebuję. Abigail, jesteś w domu? Jesteś gotowa na to wszystko? Wstawaj, wstawaj, koniec modlenia. Czego chcesz? No jak to czego chcę? Mistura już gotowa? A właśnie, hej Maleńka, ja tutaj tylko wiesz. A to jest receptura? Jak kupię ten olej na upiory, to już będę to miał na zawsze? Bo to jest nie receptura. No dobra, kupię to za 100 sztuk tego. No dobra, będzie mi to trochę boleć, ale no ale to nie jest recepta. Bo ona mi sprzedawała wcześniej to. O, mocny alkohol, to się przyda zdecydowanie. Tutaj też jest fajny mocny alkohol. Mikstura jest już gotowa? Mikstura jest już gotowa? Tak. Alvin, wypij to. I żadnego marudzenia. Gorzkie. Mówiłam, żebyś nie marudził. A teraz mów. Abigail, boję się. Dlaczego oni obdarli pieska ze skóry? Dlaczego go skrzywdzili? Piesek był dobry, nikomu nie zrobił nic złego. I ta dziewczynka z domu za wioską krzyczała. Tak strasznie nieludzko jakoś. Niegrzeczne dzieci! Znowu znęcaliście się nad szczeniakiem wiedźmy? Za karę nie dostaniecie dzisiaj kolacji! Płynie niewinna krew, bratnia krew. Śmiechy mężczyzn i krzyki kobiety. Złe twarze, wykrzywione alkoholem i pożądaniem. Rżnij ją, pokaż jej, że jesteś mężczyzną. Złoto, złoto splamione krwią. Rodzi się bestia. Śmierć, kara ostateczna. Kto na nią zasługuje? Kto jest winien? Kto umrze? Bestia już raz umarła. Nie boi się śmierci. Jest śmiercią. Jak chcesz pokonać ludzką podłość, łowco bestii? Mieczem? Ty, który umarłeś, a wciąż chodzisz po drzewach. Powiedz mi, kto jest winien? Kto mnie wezwał? Wystarczy. To się może źle skończyć. Abigail, przerwij trans. Już. Na moc siedmiu sfer opuść to ciało, zaklinam cię, odejdź. Chce mi się spać. Alvin, do łóżka. Przed tobą był tu inny wiedźmin, Berengar. Zostawił te notatki. Może ci pomogą. Dzięki. Bywaj. No proszę bardzo. Muszę iść do wielebnego, aby przekazać mu informację o bestii. Otrzymano duszę upiornego psa? A gdzie są te notatki? Notatki Berengara poświęcone bestii. A, ten pośpiesznie spisany dokument powstał zapewne w czasie przygotowań do walki z upiornym psem. Dawaj. Noc pierwsza. 95 kilo mięśni. Około 1,5 metra wysokości. Kły długości męskiego kciuka. Unikać.
Noc druga. Wyjąc przyzywa Bargesty. Demoniczne pochodzenie prawie pewne. Noc trzecia. Wysoce odporna na żelazo i znaki. Przeszła po trzech irdenach, nawet ich nie zauważając. Noc czwarta. Wszystkie cechy demona Alzura potwierdzone. Bestia zada pytanie. Ten, kto na nie odpowie, będzie mógł ją zabić. Proszę, proszę, upiorny pies. Powiem szczerze, ma troszeczkę ciary, nie będę ukrywał. Upiorny pies. Może pojawić się wszędzie, gdzie żyją ludzie niegodziwi. Dokładnie, wieśniacy. Odporny na większość efektów, jest istotą cielesną, więc można próbować go powalić lub ogłuszyć, ale jest to trudne. Można go zranić stalowym mieczem. Przeciw upiornemu psu najskuteczny jest styl szybki. Potrafi przywołać Bargesty. Więzi przeciwnika w kręgu ognia i rozszarpuje go. Ślad zaświatów, alchemia. Upiorny pies, zwany bestią, jest istotą zaświatów, upiorem, który przybiera postać potwornego ogara i gdy raz znajdzie trop ofiary, nigdy z niego nie schodzi. Wieśniacy wierzą, że upiorny pies to wcielona zemsta bogów, którzy zsyłają bestię jako karę za niegodziwości. Możliwe, proszę bardzo. Alvin, jak tam teraz się czujesz? Teraz idę się pobawić, ale zajrzyj tu jeszcze kiedyś. Miałeś iść spać, halo. Dzięki wierzbie Alvina dowiedziałem się, że bestia zrodziła się z ludzkiej niegodziwości i zła. Dopóki krzywdy nie zostaną ukarane, dopóty bestia będzie nawiedzała podgrodzie. Wieszczenie wieszczeniem, ale na wypadek, gdybym miał okazję stanąć przeciw bestii z mieczem w ręku, dostałem od Abigail notatki Wiedźmina Berengara. Być może dzięki nim zdołam pokonać potwora. Tymczasem pora powiedzieć Wielebnemu, czego się dowiedziałem. Chciałem o coś spytać. Pytaj. O, znasz może jakiś magiczny sposób, który pomógłby mi w walce z upiornymi psami? Znasz może jakiś magiczny sposób, który pomógłby mi w walce z upiornymi psami? A nie wystarczy miecz? Słyszałam, że wiedźmini zawsze noszą dwa. Srebrny na potwory, żelazny na ludzi. Źle słyszałaś, oba są na potwory. Niestety nie mam srebrnego. Mogę ci zdradzić przepis na pewną maść. Musisz ją starannie nałożyć na całe ostrze. Wówczas zacznie dotkliwie ranić nawet upiory. Ale nie zrobię tego za darmo. Będzie cię to kosztowało 30 orenów. Nie ma sprawy. Bierę to. Boże, a ja kupiłem o niej za 100 zł. Będziesz Boże, 100 orenów soli naezańskiej, kwasu ginacy, winnego kamienia oraz tłuszczu. Wszystkie składniki możesz kupić u mnie. Dzięki. Zamiast soli naezańskich możesz równie dobrze użyć płatków zimejki. O, płatki zimejki to jest coś, co jest dosyć łatwo dostępne. Dobra, do zobaczenia, laleczko. Do zobaczenia. No i elegancko, nareszcie mam przepis na olej na upiory, więc jest git. O, dobra, wielebny. Mam informację. Mów szybko. Wiem, skąd wzięła się bestia. Wiem już, skąd wzięła się bestia. Wiedźma ją sprowadziła? Nie. Bestię sprowadziła ludzka niegodziwość. W wiosce musiało dojść do jakiejś zbrodni. Aby zabić bestię, będę musiał dokonać sprawiedliwego osądu tej sytuacji. To ciekawa informacja. Kiedy owieczki błądzą, dobry pasterz musi nawrócić je na właściwą drogę. Inaczej pożre je wilk. Dowiem się wszystkiego i znajdę sposób, by zaradzić problemowi bestii. Muszę zebrać mieszkańców. Oto twoja nagroda, wiedźminie. 200 orenów. Zrobiłem już wszystko, czego ode mnie oczekiwałeś. Gdzie jest kryjówka salamandry? Przychodzisz w odpowiednim momencie. Idź do karczmy. Niedawno zajęli ją bandyci z salamandry. Ich kryjówka znajduje się w starym domu karczmarza. Olaf powinien mieć klucz. Wiedźminie. Tak? Nic. Niech wieczny ogień świeci nad twoją duszą. Lepiej niech nikt nie wychodzi teraz z domu. Nie chciałbym, żeby ktoś postronny ucierpiał. Wow! O, ta kura już ucierpiała, jeszcze nic nie zrobiłem. Trzeba zająć się sprawą salamandry. Dokładnie. Muszę się udać do karczmy. Oj, coś czuję, że będzie grubo. A oni są chyba wszyscy w środku. Nikogo nie ma. Wszyscy albo nie żyją, albo współuciekali. No dobra, to pierwsze primo, balerino, oczywiście, żebym sobie poukładał i poszło. Albo jaskółka, nie wiem, czy dobrze trafiłem, to jest jaskółka? Co ja wypiłem? Halo, gro!
Dobrze wypiłem? Nie, wypiłem jakiś nieznany... Biały miód wypiłem chyba. Wiedziałem, że nie trafiłem dobrze, wiedziałem. I gdzieś tu jest jeszcze puszczyk. Dawaj, żeby się szybko regenerowało to i tamto. Wbijamy, kurde, nie ma czasu na czekanie. Co tu się dzieje? Halo? Nie mogę nawet jeszcze tego zrobić. Szani na tego? Napadacie? Nie, proszę, zostawcie mnie! Gołąbeczko, zaraz inaczej zagruchasz. Trzymaj łapy przy sobie, palancie! Patrzcie, jaka ostra. Tym lepiej, tym lepiej. Pamiętacie tę panienkę od Mikula? Tę Ilzę? Też niezła była, tylko strasznie się darła. Ha, to kto? Też jesteś nowy? Pewnie kazali ci tu czekać, tak jak nam. Chodź, zabawimy się z tą gołąbeczką, zanim szef po nas przyśle. Ta pani jest pod moją opieką. Żaden z was jej nie tknie. A, to niby czemu? Jesteśmy tu, żeby się zabawić i nikt nam tego nie zabroni. Czyżby? Zabiję! Wow! Po malutku, kurde, ej! Aba, jedziemy! Ta-ra-ta-ti-ra-para! Dziewczyna ma... Coś tam jak tam ja pierdala. Jo-ho-ho-ho! Gruby! Ale pokazać ci sztuczkę? Alba, nieważne. Ty sukin syn! Czemu wyglądasz jak ten? Dawaj, karcz masz Olaf. Uhuhuhu, skurde. Wow! I cyk! No i wszyscy leżą, dziękuję bardzo. Szani, jesteś wolna. Geralt, przybyłeś w ostatniej chwili. Nic ci nie jest? Wszystko w porządku. Tym bandytom udało się mnie zaskoczyć. Nie zdążyłam uciec, tak jak reszta wieśniaków. Zabili też karczmarza. Nikogo już więcej nie skrzywdzą. To prawda. Nieźle ich poszatkowałeś. Wiesz, chyba nie będę dłużej zwlekała z wyjazdem do Wyzimy. Mam nadzieję, że się tam spotkamy. Odprowadzę cię. Jak widzisz, okolica nie jest zbyt bezpieczna. Nie kłopocz się o mnie. Salamandry ci się wymkną, jeśli będziesz tracił czas na odprowadzanie mnie. Poczekam tu na ciebie. A kiedy będziesz kopał im tyłki, dołóż jednego kopniaka ode mnie. Nie omieszkam. Wrócę tu po ciebie, Szani. Będę czekać. Ciało kaczmarza. Już się został aniołkiem. Odleciał. Proszę bardzo. Aż się wzruszyłem. O, smarowidło, jakieś piwsko brudne. Tfu, frajerze, lekka maczuga. Zaś ją kiedy wcisnę prosto w nos. O, widziałeś? Widziałeś? A, to czego się spodziewałeś? Główka mu została. Ojejku, a ja bym tak mógł... Kurde, pobawiłbym się w Lewandowskiego, nie? Okej, dobra, nieważne. Jest tu ktoś jeszcze? Nie? Okej, chyba tych już przeszukałem. To jest karczmarz Olaf. O nie! On w ogóle miał moje rzeczy. Liczę, że będę mógł je na spokojnie sobie przejąć w innej karczmie. No chyba, że ktoś go zastąpi, nie? Dobra, co to teraz dalej jest? Zdobyłem klucz do kryjówki salamandry. Muszę się tam udać. Okej. Słuchaj, Szani, ja tu wrócę. Nie przejmuj się nic. Wychodzę. I nie wiem, kiedy wrócę, okej? No to zarąbiście. Na zewnątrz ktoś będzie czekał? W ogóle tak się przyszykowałem, tutaj puszczyk, tutaj jaskółka i załatwiłem ich w moment. Okej, z tego co widzę, to oni się znajdują tutaj. Halo, chłopaki! Pachołek salamandry. Halo, to ja pędzę do ciebie światłowodem. Co? Gdzie masz haracz, kolego? Jaki haracz? On się pyta, jaki haracz? Słyszałeś, Greg? Chodzi mi o dzieciaki, ćwoku. Przepuść mnie, chcę wejść do środka. Nic z tego. Jak nie masz haraczu, to się stąd zabieraj. W takim razie porozmawiamy inaczej. Ale że co? Bo jak? Dobra. Po pierwsze, primo, balerino, cyk. Aż porozwalałem to i tamto. Bum. Ktoś coś mówił? Chciałeś haracz? A może twój haracz to będzie twoje życie? Hmm? Zarąbiście. Jakaś siekiera, kurde, zrobiona ze steropianu. Żałosne. Dobra, nie mogę wyciągać miecza, to jest irytujące, no nie? Ale dobra, niech będzie. Ustawiłem sobie chyba Arda, więc jak wyjdę do środka, to od razu... Ej! Boom! Co tu się dzieje? Dawaj! Boom! O, no i zarąbiście. Pierwsze ty, frajerze. Jep! Ale dostał baseballem. Dobra, gówno widzę oczywiście. Jestem po prostu w takim idealnym miejscu, że szok. A zobaczymy, kto będzie ginął. Chlastaj go, dobra, nic nie widzę. Weź go, diabni. Diabni go! No co się z tobą dzieje? Geralt?
utknąłem. Dobra, a załatwił go, jak to się stało? Gram z pierwszej osoby i tyle. Dobra, frajerze, nie mam czasu na ciebie. I cyk! A tutaj zrobimy dziurkę i przyszyjemy guziczek. He? Może być? Trochę to i nabrudziłem, ale chyba się ziomek nie obrazi. Właściciel ledu w sensie tego. Amulet nie potrzebuje tego. Chleb z kurczakiem. Tylko tyle miałeś. O, 10 sztuk tego. O, temerski topór żelazny, ale wydaje mi się, że to jest jakieś gówno. Takie jak ci frajerzy. Oni też byli gównem i w sumie gówno mieli przy sobie. Tak mogłem to ująć. Aż się lekko wzburzyłem. Nienawidzę salamandry. Wszystkich ich zgładzę. Okej, zobaczę tam niżej. Czy tam może być jakaś jaskinia, czy tam taka zwykła piwnica? Bo jeżeli jaskinia, to warto by było zainwestować w kota, ale zobaczę zaraz. Oho. Te pakunki przypominają towar Harena, które uratowałem przed utopcami. Sukinsyn handluje z salamandrą. No to jakby przez przypadek zginął, to nawet nie będę go żałował. Właź do środka. Jaskinia, oczywiście, że jaskinia. No to potrzebuje kota. Bardzo dużo ich tam jest. A więc to prawda. Salamandry wyniosły z Kermoren aparaturę. I już udało im się dokonać pierwszych mutacji. Lać mi się chce. No to a mutacja jest największa. I najgorsza. Gdzie jest kot? Zwój upiornego psa. Aha. Okej, okay, teraz mam eliksir upiornego psa, spoko, ale nie to chciałem. Gdzie jest kot? Puszczyk jeszcze będzie mi działał długo. Nie chcę, żeby mi się jaskółka skończyła w nieodpowiednim momencie. Dawaj, cyk, jak coś to sobie dorobię. Lekko jestem troszeczkę zatruty i lekko pijany, ale... ale jest okej, okej? No to zarąbiście. Hej! Dawaj, aha, muszę z nimi pogadać, serio? Nie mogę ich od razu zaszlachtować. Długo ci zeszło, wioskowy hycnu. Twoi ludzie jakoś nie chcieli umierać. Macie coś, co należy do mnie. Nie, nie mamy. A ty pracujesz dla gwałcicieli i morderców, podobnie jak twój poprzednik. Berengar? Ten głupiec gdzieś uciekł. W czasie naszej krótkiej znajomości był bardziej rozmowny od ciebie. Zresztą nic dziwnego. Azar Javed potrafi być przekonujący. Po pierwsze, to nie takim tonem, a po drugie, kim jest Azar Javed? Kim jest Azar Javed? Szefem szefów i potężnym magiem. Nie tobie się z nim mierzyć. Przekonamy się. Odwagi ci nie brakuje, Wiedźminku. Przekonamy się, jak zaśpiewasz, gdy Azar weźmie się za ciebie. A? Wiedziałeś, że pracuje dla morderców? Jeden z tych zawszonych wsiurów, Odo, przyszedł tu kiedyś, żeby się dowiedzieć o sposób na zabicie wojownika. Powiedzieliśmy mu, że taka żałosna, zapita kupa gówna jak on może tylko śnić o walce z prawdziwym żołnierzem. Dobra, pogadaliśmy sobie. Czas na zabawę. Tak mówiłem. Poczekaj, nie wiemy, gdzie są rzeczy, których szukasz. O. Zabrali je prosto do bazy w Wyzimie. Nie mamy ich. Tym gorzej dla was. Graj, muzyko. O. Na niego, kurwa! Dawaj, Beethovena, kurwa! Dawaj, rzucaj. A boom! Co tam, słodziaku? He? A dawaj, bigo. Haja, 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 boom. A po pierwsze... Aha. A czekaj, czekaj. Ten frajer, ten! O, za późno, no. Wszystko zepsułeś, frajerze. Miało być tak pięknie, miało być tak cudownie. A ty zadarłeś, kurde, z moją matką. No i co? I masz przerąbane. Cyk, proszę bardzo. Co to było? Co to było? Dobra, ja lekko jestem w szoku. Nie wiem, co się właściwie dzieje. Ja poczekam, aż mi się odregeneruje mój art. Dawaj, dawaj, regeneruj się, moja piękna. Co tam siedzi jakiś dzieciak? To jest Alvin? A i dzieci... What the skurwysynu? Boom! Nie ma sprawy, że nie chcesz. Spokojnie. Zaraz się nimi zajmę i będziesz bezpieczny. Będziecie bezpieczne, dzieci. Boom. I cyk. Ojejku, co się dzieje? Myślałeś, że mnie tak łatwo załatwisz? Że mnie tak łatwo załatwicie? Pytam się. O, a ty zadarłeś z jednoosobową armią. Boom. Ale fajnie, machasz mieczem. Alvin, co tu robisz? Wielebny powiedział, żebym poszedł do tego opuszczonego domu. I że ktoś będzie tam na mnie czekał. A to skur. Dobrze, że nic ci nie jest. Podsłuchałem, jak mówił, że zabiorą nas do Wyzimy. Do Wyzimy? A więc tam muszę udać się tropem salamandry. A teraz, dzieci, chodźcie ze mną. Musimy znaleźć jakieś wyjście z tej jaskini. Tamta ściana wygląda na dosyć słabą. Może dałoby się ją rozwalić. Spróbujmy.
Pewnie by się dało, ale wiesz, wyluzuj, chłopaczku, najpierw przeszukiwanko. A to kurwi syn, nie? Z tego wielebnego. Proszę bardzo, tutaj nie tylko jakiś Ogdo-Bogdo jest zły, tutaj wszyscy są źli. Albo nieważne, mam bardzo zawalony ekwipunek, świetnie się przygotowałem. Klikaj tutaj. Coś o puszczyku. Puszczyk, biały miód, spoko. Powój. Okej, okay, zarąbiście. Biały miód. O! Biały miód. Albo to był biały miś. No dobra, nieważne. Aparatura skradziona z Kermorem. To prawda. Salamandry wyniosły z Kermorem aparaturę. Oj, żeby i już udało im się dokonać pierwszych mutacji. No, ten pies na tym moście to była pierwsza, jedna z tych właśnie mutacji. I to jest porąbane. Co tutaj mamy w tej skrzyni? O, areny. Niebieski ten. O kurde, będę musiał coś tutaj sobie wychliptać. Kładzie mleko najlepsze jest. Icha, dawaj mi niebieski ten. Za friko to uczciwa cena. Dziecko jeden, dziecko dwa. Za mną. I za Alwinem. Mówi, że to trzeba rozwalić? No to proszę bardzo. Boom. Tylko uwaga, bo lecą kamienie. Jak spadnie ci na głowę, no to wiesz, już po wszystkim. Już się nie musisz tym przejmować. Wyciągaj miecz. Coś tu się odwali? Abigail? Oho, już wiem o co chodzi. Oj, będzie się działo za moment. Oj, moje wybory będą tak pokurwione, jak tylko się da. Kompletnie inne niż jak grałem poprzednio. Prywatnie. Co ty tu robisz, Wiedźminie? A ty, Wiedźmo? Czary czy nie? A co? Strasznie śmierdzą i dymią te twoje czary. Bo to potężne zaklęcia i składniki. Muszą wystarczyć na całą wioskę. Jak to? Wyjrzyj z jaskini. Widzisz ten tłum z pochodniami? Przyszli po mnie. Spalić wiedźmę, krzyczą, to ona bestię przyzwała. No to się bronić muszę. Bestie przyzwały ludzkie niegodziwości. To mnie wcale nie dziwi. Mikul, poczciwy strażnik przy bramie. Czy wiesz, że zgwałcił tę dziewczynę, Ilse? Popełniła samobójstwo. A ty sprzedałaś jej truciznę. A ten pijaczek, Odo, zabił swojego brata dla pieniędzy. Wielebny wygnał swoją córkę, która nabawiła się brzucha. Jest teraz dziwką w Wyzimie. Haren za garść złota sprzedał wiewiórki straży miejskiej. Wiedziałaś o tym wszystkim, ale nic nie zrobiłaś. Niby czemu miałam coś robić? To moi klienci. Wszyscy zaopatrują się u mnie w trucizny, eliksiry miłosne i insze wywary. To ich sprawa, jakich używali. Teraz już rozumiem, dlaczego nęka was bestia. I rozumiem też, że muszę wskazać, kto zawinił. Zostań tu ze swoim kotłem. Pójdę porozmawiać z ludźmi na zewnątrz. Geralt, nie pozwól im mnie skrzywdzić. Gdybyś mnie bliżej poznał, zrozumiałbyś, że nie jestem taka zła, jak twierdzą wioskowi. Tak uważasz? Sam się przekonaj. Jesteśmy tu sami i mamy mnóstwo czasu. Maleńka, tam dwójka dzieci jest i Alwin, czyli trójka dzieci. Jesteśmy tu sami? Jesteś chora psychicznie? Nie ma takiej potrzeby. Pójdę na zewnątrz, porozmawiaj z ludźmi, a ty poczekaj tutaj. Jesteś bardzo piękna, Abigail. Chętnie poznam cię bliżej. Dogłębnie. No dobra, no, nie odmówię tego Geraltowi. No chłop się namęczył, to teraz musisz się zrelaksować. Okej, okay, dobra. Masz mnie. Jesteś bardzo piękna, Abigail. Chętnie poznam cię bliżej. Cudowne zdjęcie. Cudowne. Znaczy, Boże, cudowna karta. Uwielbiam je zbierać. To jest po prostu najpiękniejsza rzecz, jaka jest w tej grze i tyle. No i co? Mam wyjść na górę i tyle, tak? Przestawić czoła tłumowi wieśniaków na zewnątrz i dokonać osądu. Oj, tak, mój osąd będzie piękny. Oj, będzie piękny. Dobra, to do ogniska maleńka, nie? Proszę bardzo. Ja bym sobie tak, pospałbym sobie trochę. Mam w ogóle jakieś ten talenty? Nie mam. Jak mogłoby być inaczej, nie? Upiory. Mam jeden ten i powinien wystarczyć mi ten olej na te upiory. Jaskółka. Kręci kółka. Mam 3 sztuki jaskółek. Dobra, wyrobię sobie jedną. Okej. Okay. Kota sobie też wyrobię. Właśnie. Puszczyk. Elegancko. Zamieć. Zamieć jest fajna, bo ona chyba spowalnia czas, jeśli dobrze kojarzę. Jeszcze jedną jaskółkę, teraz wymarnuję cały alkohol, jaki mam. Biały miód, zmniejsza do zera toksyczność. Nie, zaraz się prześpię do rana i wszystko będzie git. A zrobię sobie jeszcze jeden olej trupi. Boże, na upiory. No dobra, i śpimy do rana.
Dobra, zaczynamy. Puszczyk, raz. Jaskółka, cyk. Bez kota to nie robota. Co? Nie, nic kompletnie. Przeciw upiorom, nakładaj elegancko. Dawaj, Geralt, pokazuj, jak się nakłada masło, w sensie olej, na chleb, znaczy na miecz. No i dobra, jestem chyba przygotowany tak, jak powinienem być. Idziemy do góry. Obrzeża wyzimy i takie tam. Spalić czy czać czarcią kochanicę! Niech suka zdycha w męczarniach! Wiemy, że wiedźma jest w jaskini. Przyprowadź ją. Wieczny ogień ogarnie jej grzeszne ciało i pozbędziemy się bestii. Powoli. Sąd musi być sprawiedliwy. Ta suka zniszczyła mi życie! Chciała pieniędzy! Groziła klątwami! Brata mi zaczarowała! Mojego brata! Chciała mi go ukraść z jego złotem! Brat jej nie chciał, więc go zamordowała! Czary na mnie diabelskie odprawiła! Kontrolę nad rękami przejęła i zabiła, podle, zdradziecko! Widziałem twoją miniaturkę w jej chacie. Do dzisiaj śni mi się ten dzień! Brat pracował w polu! To takie straszne! Zamordowała! Więc trzeba ją zabić! Uwaga! Po pierwsze, to gościu kłamie. Po drugie, poprzednio jak grałem, to byłem za Abigail, a jako że powiedziałem, że będę dokonywał innych wyborów, no to niestety koleżanka będzie miała przerąbane. Przykro mi, naprawdę przykro mi. Także, stary, no wierzę ci, tak. Wierzę ci. Przedstaw swoje zarzuty, Harenie. On pomoże nam obronić się przed czarami wiedźmy. To przez nią zostałem Havekarem. Obiecała, że mi się odda, jeśli pomogę wiewiórkom. Nienawidzę nie ludzi, a musiałem z nimi handlować. Nieźle się na tym wzbogaciłeś. Złoto to nie wszystko. W życiu trzeba mieć zasady. Ty ich nie masz, dupku. Ale przekonałeś mnie. Przekonałeś mnie. Wiedźminie, podjąłeś decyzję? Jaka jest twoja wersja, wielebny? Wiedźma wykorzystała Oda i Harena do swoich planów. Ponadto otruła Ilzę. Nie jest tak. Mów dalej. Boże, kto jest chory. Nie należy do naszej społeczności. Mogła się stąd wynieść dawno temu, ale wolała zostać i mścić się za swoją inność i zły los, który ją spotkał. Manipulowała prostymi ludźmi, posługując się czarcią magią! W końcu przyzwała bestię! Taka jest prawda! Abigail jest winna, oczywiście, że tak. Masz rację, wielebny. Rzeczywiście widziałem lalkę przedstawiającą Oda. Mnie też wiedźma chciała się oddać w zamian za przysługę. Macie rację. Abigail jest winna. Przyprowadź ją, wiedźminie. Położymy kres bluźnierstwu. Błagam, pomóż mi. Już czas, Abigail. Zabiją mnie. Podła czarownico! Bezbożna niewiasto! Wyznaj prawdę! Spójrzcie jeno na nią, ludzie! Wypisane ma czarostwo na obliczu! Zawrzyj gębę, wielebny. A wy, kmioty, słuchajcie. Sąd ma się tu odbyć. Sąd, nie morderstwo. Mam dość waszych żałosnych problemów. Sami taplajcie się we własnym gównie. Przeklinam cię. Nie będę się w to mieszał. Przeklinam cię, biały wilku! Przeklinam was wszystkich! W imię lwiogłowego pająka czarnego legby!
A więc zaczynajmy. Ostatni pojedynek. Boom! Chlastać! Ciastać, co? Dawaj, lej. Mamy zaraz rozpierdzieli. Oh yeah! Czego się spodziewałaś, bestia? Ała, ała, ała! Weź, co mnie tam gryziesz w stopę, e! O, ja pierdzielę! Ogarnij się! Dawaj, cyk! Kurde, zaatakowałem tego wieśniaka. Nieważne, kogo zaatakowałem. Dawaj, dobijaj! Hia! Ała, ała, dobra, dobra, cicho tam. Ała! Ja zginę, ale jaja. Zaraz mnie po prostu zarąbią. Dawaj, chlastaj, chlastaj, nie ma czasu. O kurde, jest bardzo źle. Dobra, ja muszę się wyleczyć. Ja nie mam w ogóle tego. Mikstur? Czemu? Dobra, dawaj tutaj szybko. A nie mam w ogóle mikstur. Umarłem. Umarłem. Cholera jasna, bo nie mam mikstur żadnych. A, gień, bestio. Uciekaj, Geralt, uciekaj, Geralt. Dobra, ja będę musiał jakoś tego wypić puszczyk. Ale jaja, dałem się zrobić samemu sobie, nie? To jest karma. Dobra. I jeszcze kota bym wypił. Dawaj kota, gdzie on jest? Chyba nie spodziewałem się, że to już tyle zajmie. A spadajże! Co sobie wyobrażasz? Chlastaj ją. Boom! Oła, oła. Nie! Nie! Proszę nie! Nie! Geralt! Ogarnij się! Ja pier... O kur... Dawaj, boom! Chlastaj ją. Jeep! Zarąbiście. A teraz wy. Zawszone kundle. A, nie chcę ich załatwić. Widzę, że żyjesz. Co z bestią? Jeśli się sprawiłeś, to mam dla ciebie glejt otwierający bramy miasta. Zabiłem ją. Po tym wszystkim, co zrobiłeś, wezmę go sobie sam z twojego ciała, skurwysynu. Po tym wszystkim, co zrobiłeś... Taki był mój plan od początku. Wezmę go sobie sam. Wszyscy zginą. Ale tak nie można. Oj, można, można. Sprawiedliwości stanie się zadość. Widzisz moje krwawe oczy? Widzisz to? A? Gleba, śmieciu. Co się dzieje? A? Co się dzieje, wielebny? Już nie jesteś taki mądry. Pfu. Szkoda mi, Abigail. Jakbym tak... Nie jestem zadowolony z wyboru. Szkoda mi jej. Mimo, że była zła, okej? Okay? Ale jednak, mimo wszystko... Uważam... że to była ciekawy wybór. Chodź tutaj, kolego. Gdzie uciekasz, tchórzu? Skrzywdziłeś swojego brata. Dlatego ja teraz załatwię ciebie. Jest to satysfakcjonujące i zachowuje się, jakby mnie porąbało, ale... Kamienny młot, kamienny młot? A ten kamienny młot? Brak miejsca w ekwipunku? Jak to? Okej, okay, no to jak brak, no to biorę siekierę. Myślałem, że będę mógł to wziąć. Weź chowaj to. Nie potrzebuję tego. Wszystko płonie. Ja bym się tam wycofał do tej całej jaskini, nie? I zobaczyłbym, co tam się wydarzyło. Może tam też jest reszta tych wieśniaków. Jeszcze został Haren. Mikula chyba nie będę mógł dopaść, bo gościowi muszę dać glejt. Zwłoki Abigail, oj biedna, biedna, no. A cyk, proszę bardzo. Natężenie znaku art zwiększone o 50%, szkoda, że tego wcześniej nie wykorzystałem. Co tam, Abigail, masz przy sobie? Ojejku. Na razie, dziewczyno. Na razie, do zobaczenia w zaświatach, nie? Dobra, przejdę się po tym miejscu i czy coś tutaj jeszcze mogę rozpierdzielić? Halo, kolego? Jesteś tutaj? Uciekł. Jeszcze cię dopadnę, Haren. Halo, kolego? Jakiś gul tutaj się zanieruszył? Zawieruszył. Dobra, Szani, wszystko jest w porządku, nic złego się nie stało, nie musisz się martwić. Jesteś bezpieczna. Nikt już nic nikomu tutaj nie zagrozi. Ale cisza, słyszysz? Ale tu kiedyś było głośno, no nie? No dobra, Szani. Geralt, jesteś cały i zdrowy? Tak się martwiłam. Nic mi nie jest. Wszystko opowiem ci po drodze. Chodźmy do Wyzimy. Obmierzła mi już ta wioska. Też mam jej dosyć. Chodźmy. Mam nadzieję, że nie będę musiał tu wracać. To niesamowite, ilu skurwysynów się tu zebrało. Wiesz, Geralt, czasy nie są lekkie. Wojna i zaraza. Wiem.
Mimo to jestem pod wrażeniem. Wiesz, skąd wzięła się bestia? Nie. To oni ją stworzyli. Nieświadomie. Podejrzewam, że nawet potężny czarodziej miałby z tym poważne problemy. A tutaj wystarczyły nienawiść, podłość, chciwość i pycha poparte czynami. Brzmi jak bajka. W każdej bajce jest ziarno prawdy. Chodźmy, wyzima czeka. No właśnie, Maleńka, lecimy. Trzeba pogadać z tym obsrańcem Mikulem, który liczy, że... Co ty robisz? Czy tam nie było w ogóle wyjścia? O, dobra, wszystko jest okej. Okay. Nie wiem, czy tego Mikula da się dopaść, nie pamiętam za bardzo, ale liczę, że tak, bo zasługuje na to. Oj, zdecydowanie. Ten cały frajer Haren uciekł, ale przynajmniej Odo, czy jak to miał ten frajer na imię, i Wielebny poszli do piachu, więc jest git. Kurde, gdybym to jakoś inaczej ogarnął, to może by się udało wszystkich pozałatwiać. W sensie ten harem tylko uciekł. No i wieśniacy, ale tam oni wszyscy pokinali chyba. A nieważne, wracamy, idziemy do Mikula. Jest ciemno, ale nic mi już nie zagraża. Potwory już się nie wyłonią. Dokonają takiej ultra sprawiedliwości, że bestia aż za nie mówiła i powiedziała, że spierdala do Meksyku. To jest w ogóle jakieś ciało. Ja go nie badałem? Tulipany. Aha. To jest dosyć dziwne. Ja tego ciała nie przeszukałem. Jakiś gul się musiał dorwać. Wiesz co, nie patrz, nie przejmuj się, wiem, znasz się na tym, potrafisz opatrywać rany i te sprawy, ale myślę, że tego nie da się opatrzyć. Dobra, frajerze Mikulu, przepuszczaj nas, mam Glade. To jest brama prowadząca do Wyzimy. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli tu wrócić. Ja też. Bestia zabita, salamandry zabite. Wieśniacy zabici. Bardzo śmieszne. Mam Glade. Mikul nas przepuści. Chodźmy. Chodźmy. No widzisz. Co się może złego wydarzyć? Nic. Porozmawiaj ze strażnikiem i wynośmy się stąd. Spoko. Poczekaj tutaj na wszelki wypadek. No. Zagramy może w pokera? Nie. Mam Glade, przepuść mnie, muszę wejść do Wyzimy. Chociaż troszeczkę kasy by nie zaszkodziło. A, tak trochę trafiłem, nic, nie? Okej. Okay. No, mam jedną parę i to tyle, nie? A goście ma dwie pary, a to jest coś, na co nie mogę pozwolić. Dobra, cyk, cyk i cyk. Zobaczymy, czy wypadnie jeszcze jedna para, czy jestem... W tyłku. Okej, mam dwie pary. Chociaż on jest chyba w lepszej pozycji, nie? Niestety. Wygrałem. No i elegancko, kurde. No i co robiście? To o czym to było? Mam Glade, przepuść mnie, muszę wejść do Wyzimy. Mam Glade, przepuść mnie, muszę wejść do Wyzimy. Ja chciałem powiedzieć, że mnie jest przykro. Przepraszam, Wiedźminie. Przeproś Ilzę. Panie sierżancie, Wiedźmin przylazł. Ten, o którym mówiłem. Tak, pamiętam, Mikul. To właśnie jego mamy zgarnąć? Tak, panie sierżancie, to Wiedźmin, plugawy łodmieniec. Bluźnierca i fałszerz, dobrze zgaduję? To on się pytał, kto do miasta wchodzi. Ma ten, Glade zakonniczy. A ja wrzody na życi, brać go. Skurwysyny. Taki dobry miecz, no Geralt, halo. Loszek, aha. A jest jakaś fajna loszka tutaj, rozdział drugi. Jeja, tak się wchodzi. Do paki, cofasz się na start, nie? Czuję się jak w gotiku, nie? Hej, wypuśćcie mnie! Jestem niewinny! 2 kilo fistechu było na użytek własny! Hej, ty, klawisz! Chociaż mnie przenieście! Nie chcę siedzieć z politycznymi. Od polityki można sparszywieć. Jestem porządnym złodziejem. Wypuśćcie mnie! Morda w kubeł! Siemko, nie drzyj się. Chcesz mnie zabić?
Złodziej pracować mi nie daje. No właśnie, złodziej, ja z politycznymi siedzieć muszę. To skandal! Morda w kubeł mówię! Nie drzyj się, bo jak mamę kocha, mnie zdzierżę i przypieprzę w ten naćpany pysk. Pięknie, kurwa. Pięknie. Coś ci się nie podoba, siwy? Co jest? Chcesz zatańczyć wyzimiaka? No już, podnoś łapy. Cudownie. Siemko! Otwórz celę. Boimy się? Jesteśmy miętcy jak cieplutkie masełko? Dawaj, siwy, pokaż, co potrafisz. Cofnij się. Co jest, kurwa? Mieliśmy się bić. Magister, wynoś się stąd. Jesteś wolny. Nasze drogi znowu się krzyżują. Cóż za ironia losu. Tak blisko, a tak daleko. Nie irytuj się, Wiedźminie. Jeszcze się spotkamy. Zapewniam cię. Popełniacie błąd. To morderca. Nie rozumiesz podstawowych zasad rządzących światem. To ty jesteś genetycznie zmodyfikowanym mordercą, dla którego w nowoczesnym społeczeństwie nie ma miejsca. Ale tym problemem zajmiemy się później. Żegnam. Nie mogę się doczekać. Jak to się mówi? Pięknie, kurwa, pięknie. A cóż, dzięki wszystkim za oglądanie. W następnym odcinku może stąd jakoś uciekniemy. Myślę, że dokonałem zarąbistego wyboru. Tak, pozdrawiam. Do następnego. Siema.